Hej kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do was z naprawdę, ale to naprawdę mini haulem z H&M, bo przyszła do mnie taka malutka paczuszka. Zamówiłam raptem kilka rzeczy, żeby tylko słuchajcie, przetestować rzeczy, które mi się podobają. Tytułem wstępu chciałabym was zaprosić do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia po sobie jakiegokolwiek śladu, podzielenia się opinią, czy rzeczy właśnie z dzisiejszej paczki będą wam się podobały. No i nie przedłużając, zmierzamy do sedna. Słuchajcie, jeszcze tak na początku wam powiem, że ostatnio, nie wiem jak wy dziewczyny, ale ja w H&M po prostu zakochuję się w tych ich kolekcji. Wiadomo, że nie wszystkie rzeczy ze mną zostają, które wam tutaj pokazuję, że to jest bardziej takie, wiecie, jak idziemy do przymierzalni, do sklepu, po prostu sobie poprzymierzać z ciekawości albo z tego względu, że nam się coś po prostu podoba. I ostatnio tak mam właśnie w H&M, że co nie wejdę na ich apkę, to mam ochotę sobie coś pozamawiać, zobaczyć jak to będzie na mnie wyglądało. No i wychodzi tak, że no, że tak robię. Także aktualnie chcę wam pokazać spodenki, które już u mnie wcześniej widziałyście, tylko w kolorze beżowym. Na pewno pamiętacie ten komplet. Nie każdemu się one spodobały, ale bardzo, słuchajcie, widzę jak one schodzą na H&M-ie, także wydaje mi się, że to jest naprawdę taki hit sezonu. I powiem wam, że ten czarny może wyglądać o wiele lepiej i bardziej może pasować do nawet takiego, wiecie, wyjścia sobie na ulicę. Chociaż laski, w czym chcecie, po prostu w tym wychodźcie, bo to dla mnie to naprawdę jest nienormalne, że musimy się zastanawiać nad tym, czy my się będziemy komuś podobać, czy nam wypada, czy nie wypada. Dlaczego w ogóle jest coś takiego, czy nam coś wypada, czy nam nie wypada. Macie ochotę, to po prostu to załóżcie na siebie. Także jakby to by była pierwsza rzecz. Oczywiście wszystkie linki do produktów będą na dole filmu. Także tu mamy pierwszą rzecz, ja sobie przejdę dalej. Druga rzecz to jest, słuchajcie, tak jak powiedziałam, do tego kompletu po prostu ta czarna bluzka, ta, wiecie, taka a la sweterek. No i to wygląda, słuchajcie, tak, więc oczywiście zobaczycie na mnie. Ceny, no mówiłam, wszystko będzie pod filmem. Słuchajcie, kolejna rzecz, ja to już sobie wszystko tutaj fajnie rozpakowałam, to są spodnie, które są no, dzwonowate, po prostu dzwony, tylko takie materiałowe na końcach. I powiem wam, że strasznie mi się podobają te spodnie. Wiadomo, że moja figura wygląda w nich no średnio. Ale uważam, że co nieco mogą podkreślić, bo no bo wiecie, one są tutaj opięte po prostu na górze, a luźne na końcach. Także no jak ktoś jest podobny figurą do mnie, to wie o co mi chodzi, ale jeśli będę się w nich czuła ok, będą wyglądały ok, to dlaczego by nie? Słuchajcie, kolejna rzecz to jest kombinezon. Bardzo modny print. Teraz taka zeberka. Powiem wam, że naprawdę kolor tego i w ogóle ostatnio też jestem, słuchajcie, zachwycona tym, jakbym, nie wiem, biorę te rzeczy, słuchajcie, z H&M-a i wszystkie te rzeczy, które na siebie przymierzam, są bardzo lekkie, bardzo przyjemne, fajnie się w nich człowiek czuje, jakoś tak w ogóle się nie czujecie, wiecie, skrępowane, że gdzieś za obciśle, gdzieś tam coś wystaje i tak dalej. Naprawdę bardzo mają spoko te materiały, jakby ja na te składy aż tak dokładnie, słuchajcie, nie zwracam uwagi, bardziej chodzi mi o to, żebym się czuła w tym dobrze, bo żeby to oddychało, jak jest, słuchajcie, 40 stopni na zewnątrz. Także, chociaż my 40 w Polsce raczej rzadko osiągamy, ale no wiecie, na jakieś wyjazdy i tak dalej, no uważam, że to może wyglądać naprawdę ciekawie, podoba mi się to na pierwszy rzut oka. I słuchajcie, kolejna rzecz, ostatnia, tak jak powiedziałam, to będzie mini haul. To jest, słuchajcie, długa sukienka, biała, oczywiście biała, bo ja nadal szukam białej sukienki, jakbyście nie wiedziały. Słuchajcie, to jest sukieneczka, którą też nawiązujemy tutaj na górze. I wszystko, słuchajcie, dziewczyny, zamówiłam w rozmiarze L. Wszystkie te rzeczy w ogóle są z kolekcji Everyday, także one są mniej więcej takiej standardowej rozmiarówki. Także no ja tutaj nie wiem za bardzo, jak ją pokazać, ale założyłam na siebie i będziemy oceniać, jak to na mnie wygląda. Także no nie przedłużając, przechodzimy. To mierzymy. Ja sobie was, słuchajcie, zniżyłam. Jak możecie zauważyć, założyłam na siebie teraz te spodenki właśnie z tym dzwonem na końcu. Uważam, że słuchajcie, jakby no spodnie spełniają rolę, jaką mają spełniać. Są bardzo w ogóle wygodne, bardzo rozciągliwe. Mimo, że wydają się, słuchajcie, że się opinają, no to jednak
są przewygodne. Bardzo mi się, słuchajcie, podoba ich materiał, bo są naprawdę bardzo lekkie, bardzo fajnie się w nich czuję. Jakby wiadomo, że one uciskają nas tutaj w miejsce, w sensie uciskają. One nie są jakby, wiecie, to jest jeszcze bardzo dużo miejsca, one was nie uciskają, tylko po prostu są no dopasowane, no i nie ma co ukrywać. Wiadomo, że tu trzeba jakąś fajną bieliznę do tego założyć, żeby nam się nigdzie nie wylewało, ale powiem wam, że na taki pierwszy rzut oka, w sensie zamierzenie jest takie, jakie miało być, wygląda tak, jak ja sobie to wyobrażałam. Nie są za długie, wiadomo, jakieś wyższe buty automatycznie zrobią jakiś fajniejszy outfitik, albo jakiś crop top, nie no, ogólnie przemyślałabym je, słuchajcie, jak jeszcze bym założyła niektóre rzeczy, które mam w szafie, czy właśnie to na wakacje, czy do jakichś właśnie trampek, czy do właśnie tych, no jak one się nazywają, obcasów, szpilek, także no uważam, że wygląda to spoko, także no wiadomo, tutaj opina się, no ale trudno. Dobra, nie przedłużając, słuchajcie, lecimy dalej. A więc słuchajcie, założyłam teraz na siebie, ja się oddalę, ten komplet, który w poprzednim filmie macie, słuchajcie, właśnie beżowy. Uważam, że wiecie, ja średnio tutaj się widzę, ale uważam, że ten wygląda tak bardziej, że wszędzie można go założyć i nie wygląda aż tak piżamowato, jak to niektórzy pisali, ale powiem wam, że no teraz takie komplety, gdzie do jakiejś sieciówki bym nie weszła, czy na stronę, czy do sklepu, są po prostu wszędzie, plus one są jeszcze z takiego materiału, jakbym ostatnio pokazywałam, tego takiego ręcznikowatego, także one są, słuchajcie, naprawdę bardzo wygodne, naprawdę, także jeśli szukacie jakiegoś takiego fajnego outfitu, wiecie, że to też jest kwestia wystylizowania, ja wam pokazuję taki goły produkt, co ja tutaj nie zakładam, wiecie, sobie jakichś dodatków i tak dalej. Także to jest też, słuchajcie, kwestia, jak wszystko wystylizujecie, bo jak sobie dodacie jakąś fajną biżuterię, torebkę, coś na głowę, fajne buty i już, słuchajcie, wyglądacie zupełnie inaczej, a znowu też możecie założyć goły produkt i się chodzić w tym, nie wiem, w domu czy nie wiem, na działce. Także no to jest wszystko kwestia, słuchajcie, uważam, dodatków i to naprawdę można fajnie wystylizować i fajnie właśnie modowo, uważam, w tym wyglądać. Cena to tak jak ten poprzedni, około tam 110 zł za cały komplecik, także, ale kupujecie, pamiętajcie, osobno. No nie wiem, ten mi się chyba bardziej podoba, wydaje mi się, że częściej bym go zakładała i wydaje mi się, że mniej mi się znudzi, jeśli chodzi o kolor, bo jest po prostu taki, on nie jest taki czarny, on jest bardziej taki grafitowy, coś taka ciemna, właśnie ciemne szary, coś takiego, słuchajcie. Ciężko pewnie to pokazać na kamerze, chociaż mówię, no ja tutaj średnio widzę, ale no tak to właśnie wygląda. Uważam, że nie ma tragedii i nie przedłużam, słuchajcie, i lecimy dalej. A więc słuchajcie, założyłam na siebie tą panterkę, w sensie zeberkę, nie panterkę. Jakby już wiem, że nie mogę, słuchajcie, nosić z tym stanika, no bo tutaj no on niestety wystawał, ja go chciałam jakby założyć i tutaj wam to pokazać, ale no niestety on tutaj się bardzo, wiecie, pokazywał, także no niestety nie. Jakby wydaje mi się, że to jest, słuchajcie, stricte outfit na wakacje, bo ja nie wiem, czy bym się czuła ok, jeśli bym nie mogła założyć stanika. Wiadomo, że jakieś tape, ale tutaj to tak nie wiem, czy by się nadały. Nie wiem, czy jest sens. Wydaje mi się, że tutaj też by wszystko było widać. Ale powiem wam, że jeśli chodzi o taki wakacyjny outfitik właśnie plażowy czy coś takiego, no to też spoko. Naprawdę, on ma tutaj taką, słuchajcie, gumę z tyłu. Ogólnie mi się podoba ten print. Nie wiem, czy to dobrze na mnie należy. Zawiązałam to sobie tak na krzyż, bo jak zawiązałam sobie tak, słuchajcie, normalnie, no to jednak to nie wyglądało ok, tutaj tak się jakoś dziwnie wszystko oznaczało, ale no wiadomo, lepiej by było, gdyby to jeszcze bardziej sobie tutaj zawiązać, ale wydaje mi się, że to jest kwestia, słuchajcie, regulacji tych paseczków. No ogólnie spoko. Nie pamiętam, ile on kosztował, ale wszystko, mówię, będzie na dole. No nie wiem. Dajcie znać. Ja na pewno się jeszcze będę przeglądać. Jeszcze widziałam, że na stronie H&M'a są, słuchajcie, takie same printy, tylko że po prostu dłuższe sukienki.
Podobnie jest też w Zażale. Powiem wam, że materiał tego jest po prostu tak lekki, tak cienki, tak... Tak się w tym przyjemnie siedzi, że jedynie gdzie czuję, że coś mam, to jest tutaj kwestia właśnie tych sznurków, a całe po prostu jest takie lekkie i przyjemne. Także naprawdę spoko i na taki pierwszy, słuchajcie, przymierzenie wam polecam. I została nam, słuchajcie, ta długa biała sukienka. No i to tyle, także lecimy z tym. A więc, kochane, jestem. Założyłam teraz na siebie tą białą sukienkę. No i jestem taka, słuchajcie, średnio, w sensie biała sukienka, no fajnie, jakby nie widzę nic złego w tej sukience, jeśli mam być szczera. Ciężko mi to w ogóle powiedzieć. Ja się teraz oddalę, żeby wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Aczkolwiek jak się oddalam, to tracę światło i pośrednio widzicie ten kolor. W każdym razie powiem wam tak, w sensie to materiał sztos. Po prostu 10 na 10 wzięłabym to naprawdę w ciemno, jeśli chodzi o materiał. Cała reszta teoretycznie też jest okej, ale to chyba nie jest, mówię, tak jak to, czego szukam. Nie podoba mi się ten, słuchajcie, wielki odstęp pomiędzy tutaj szyją, a wiecie, całymi piersiami i w ogóle. To jednak powinno być te sznurki jakoś, nie wiem, gdzieś indziej. No bo jednak osoby, wiecie, można tu sobie założyć na przykład stanik, to też jest spoko, bo tu można sobie założyć stanik bez ramionczek albo faktycznie coś tu pokombinować, no bo jednak dałoby radę, no nie, jakby trochę to podnieść. Tutaj wiadomo, że też możemy regulować ten sznurek, ale wtedy się ściskamy, wiecie, bardziej na szyi. No i, no nie wiem, ona też nie była jakaś super droga, coś mi się wydaje około 100 albo nawet nie, ale no nie wiem, no, taka jestem pół na pół. W każdym razie, jeśli szukacie białej sukienki, właśnie taki typowy letniaczek, to uważam, że to jest naprawdę punkt zaczepienia, bo naprawdę jest bardzo wygodna, bardzo taka, słuchajcie, zwiedna. No materiał jest po prostu sztosem, serio, także jeśli chodzi o materiał, to naprawdę nie wiem, z czego jest, nie będę się teraz tutaj, wiecie, podwijać do góry, ale z tego względu, że wiecie, jest teraz gorąco, jest prawie 30 stopni na zewnątrz, ja tutaj się nagrywam, okna mam pozamykane, w ogóle nie jest mi w tym gorąco. Wszystko jest, wiecie, tak zwiewne, fajne, lekkie, ogólnie nie, naprawdę sztos. Także dziewczyny, naprawdę, jeśli szukacie mojej sukienki, właśnie taki na plaży, bo na plaży to bym, słuchajcie, w tym wyszła, bo właśnie tak na wakacje, nie wiem, czy bym wyszła w miasto gdzieś, może na jakiś spacer do parku czy coś, ale tak chyba bardziej czuję vibe, wiecie, wakacje takie, no nie wiem, plażowe, aniżeli tak, wiecie, na co dzień. W każdym razie no, takich sukienek też potrzebujemy, prawda? Także słuchajcie, dziewczyny, to by było na tyle. Pokazałam wam wszystko, co sobie zamówiłam. Był to naprawdę mini haul. Po prostu przyszło do mnie raptem kilka rzeczy, które chciałam przetestować i się z wami tym podzielić. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście wy też podzielcie się opinią i co sądzicie na temat tych rzeczy, czy wam się podobają, czy nie. Jeszcze raz was zachęcę do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia jakiegokolwiek śladu po sobie. Będzie mi bardzo miło. Także żegnam się dzisiaj z wami i oczekujcie na kolejne filmy, które będą już niebawem. Także do zobaczenia.